jak co roku spotykamy się w okolicach 14 czerwca, bo w tym dniu właśnie są urodziny Karla Landsteinera, to jest uczonego, który odkrył grupy krwi i za to nawet w 1930 roku dostał Nagrodę Nobla. Więc w tym dniu obchodzony jest na całym świecie Światowy Dzień Krwiodawcy. Tu w Wałbrzychu od 4 lat organizowana jest przez klub HDK DAR przy Zakładach Koksowniczych Wiktoria akcja pobierania krwi. My jako Centrum Krwiodawstwa oczywiście tą krew pobieramy. Robimy to bardzo chętnie, dlatego że mieszkańcy Wałbrzycha są bardzo hojni. Wiedzą, jak ważna jest krew, przychodzą i dzielą się tą krwią z potrzebującymi. Pierwszy raz oddawałam dla dziewczynki, która potrzebowała grupę krwi 0 RH minus, a akurat ja taką posiadam. No i oddałam i tak już od kilku lat oddaję co 2 miesiące. W sumie dla ludzi potrzebujących, ale też przy okazji dla siebie, bo oddając krew się lepiej czuję. Po prostu człowiek się cieszy, jak odda krew. Takie szczęście przy oddawaniu krwi towarzyszy. Na początku lekki strach przy wkuwaniu igły, ale później jest szczęście. Wałbrzyszanie są od lat aktywnymi dawcami. Bardzo dużo tu jest honorowych dawców krwi, także bardzo chętnie oddają krew. Dzielą się tą odrobiną swojej krwi z pozostałymi potrzebującymi. Ja jestem dawcą od 1975 roku, kiedy pierwszy raz na komisji poborowej dostałem taką propozycję, oddałem. Do tej pory oddaję, mam około 70 litrów oddanej krwi pełnej. Sam proces oddawania na łóżku do oddania krwi, tej donacji tak zwanej, trwa od 4 do 12 minut. Natomiast, żeby tą krew oddać u nas, czasy przeznaczyć około 30-40 minut.